Ruch po w sprawie tarcz antykryzysowych skarga podoteka. Chodzi o przepisy z tak zwanych tarcz antykryzysowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy zawarte w czterech tak zwanych tarczach antykryzysowych i zmieniające regulacje z szeregu kodeksów, poinformowało we wtorek biuro RPO. Według rzecznika Sejm nie dochował wymogów prac nad zmianami w kodeksach. Wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zmian wprowadzonych do kodeksów dotyczy tarcz antykryzysowych z 31 marca, 16 kwietnia, 14 maja i 19 czerwca bieżący rok. Jak wskazał RPO, każda z tych nowelizacji wprowadziła zmiany przynajmniej do jednego z następujących kodeksów: kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny skarbowy, kodeks karny wykonawczy, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks spółek handlowych i kodeks postępowania administracyjnego. W normalnym, spełniającym standardy konstytucyjne procesie legislacyjnym zmiany te musiałyby być podane do głębnej analizy i refleksji. Najpewniej oznaczałoby to, że albo nie zostałyby one uchwalone, albo też uchwalone nie w przyjętym ostatecznie kształcie, podkreślił RPO Adam Bodnar we wniosku do TK zamieszczonym na stronie biura RPO. Jak zaznaczył w tym wniosku, w przypadku wszystkich czterech zaskarżonych ustaw nie zostały dochowane terminy wynikające z regulaminu Sejmu, nie została też powołana Komisja Nadzwyczajna.